za kratą Medykoni. Zapytamy trenera gości, czy ten wynik to jest dla pana niespodzianką? No dla mnie to jest ogromna niespodzianka i nie tylko niespodzianka, ale szok. Nie ukrywam, że chcieliśmy zdobyć tu 3 punkty i odbić się od tej strefy, no może jeszcze nie spadkowej, ale która grozi, że tak powiem, spadkiem, bo 5 punktów przewagi nad drużyną, która jest na przedostatnim miejscu, jakby dawała szansę na to, aby dzisiaj odskoczyć jeszcze dalej i mieć troszeczkę spokoju przez kilka tygodni, przynajmniej przez te 3 tygodnie, kiedy teraz nie będzie meczu i mielibyśmy szansę trochę popracować. No ale cóż, stało się inaczej. Mój zespół zagrał bardzo słabe spotkanie, szczególnie bardzo słabą pierwszą połowę. Zawsze im mówię, żeby wygrać mecz trzeba oddać 2 dobre skoki, bo pamiętam Adasia Małysza, który zawsze mówił, że nie wystarczy 1 dobry skok i tak to się stało. Medyk Polomarket Konin do przerwy grał bardzo słabo i mieliśmy troszeczkę pecha, no ale jak się gra słabo, to szczęście sprzyja lepszym. Bo Patrycja Zięba miała 100% sytuację, może nawet 1000%, nie trafiła do pustej bramki, trafiła w zawodniczkę, która gdzieś tam stała zupełnie po przeciwnej stronie i z tego poszła kontra i straciliśmy bramkę na 1-0, a w ostatniej sekundzie meczu po rzucie rożnym ta sama zawodniczka miała okazję wyrównać na 2-2. No ale Patrycja akurat nie zagrała słabego meczu, zagrała niezły mecz i trudno. Tak czasami się układa. Natomiast no, nie mogę nic dobrego dzisiaj powiedzieć o drużynie, oprócz tego, że kilka zawodniczek wyszło po to, żeby sobie pograć, a nie wygrać mecz. A czym zaskoczył pana zespół Hydrotrawy? No myślę, że zespół mnie niczym nie zaskoczył. Zespół, mówiliśmy o tym w przerwie i przed meczem, no odprawie i wczoraj i dzisiaj, że te dziewczyny będą walczyć na śmierć i życie, że nie tylko zagrają na 100%, ale na 120%, jak się da i więcej. I patrząc na mecz, widziałem, jak piłka idzie na głowę mojej zawodnicy, a nagle z podziemi wyrastała zawodniczka Radomia. Te dziewczyny były zdeterminowane, one bardzo chciały i dopięły swojego. I za to myślę, że trener Wojtek na pewno im mocno pogratulował. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu Hydrotrack Radom Medyk Konin. I przesłuchujemy teraz po meczu, że tak można tu określić trenera zawodniczkę. Pierwsze pytanie do Malesy, która zdobyła pierwszą jakże ważną bramkę. Jak to było widać u ciebie z boiska? No nie ukrywam, że od początku gdzieś tam nie bałyśmy się grać piłkę. Starałyśmy się dojść do tego, aby zdobyć tą pierwszą. No, tak naprawdę, no, gdy strzelimy pierwszą bramkę, nabieramy pewności siebie. No i co, strzeliliśmy bramkę, na pewno nas to podbudowało i tak naprawdę napędziło, aby strzelić kolejną. A jak drugą bramkę? Jak widziałaś drugą bramkę? Super bramka. Super bramka, no tutaj Wiktoria Rłowska popisała się tak naprawdę no, dryblingiem i strzałem. Tak naprawdę no, pełen szacun i cieszę się, że wyszliśmy na prowadzenie 2-0 i doprowadziliśmy ten wynik do przerwy. Panie trenerze, co pan taki smutny? 3 punkty, dobra gra, piękne bramki, nic tylko się cieszyć. Panie redaktorze, cóż mogę powiedzieć? Dobra gra była 2 tygodnie temu z SMS-em Łódź, a tydzień temu w Śląsku Wrocław już była gra taka sobie. Zresztą wynik pokazuje, że gdzieś tam czegoś zabrakło. Tego nie potrafię do końca zrozumieć i pojąć, czemu tak się w ogóle w kobiecej piłce dzieje, że jeden mecz zagrany super, drugi mecz zagrany praktycznie niezagrany, a mija kolejny tydzień i dziewczyny grają super. No, to jest ciężko to jest wytłumaczyć, ciężko to jest zrozumieć. Ale to już nie wiem, czy tutaj odgrywa jakaś fizjologia kobieca, czy przygotowanie jakieś mentalne. W sumie te mikrocykle nasze treningowe to są zazwyczaj bardzo podobne, bardzo takie same. I tutaj nie wiem, prawdopodobnie chyba ta sfera mentalna tutaj odgrywa tą największą rolę u dziewczyn. No na pewno dzisiejszy mecz pokazał, że w tej drużynie jest potencjał, że można wygrywać, że można strzelać bramki, że można fajnie grać. Można ogrywać taką drużynę wielokrotnego mistrza Polski jak Medyk Konin, tak naprawdę, bo to w Ekstralidze mierzymy się z nimi bodajże 4. raz i 1. raz dopiero zainkasowaliśmy
trzy punkty. Na pewno tutaj chciałem bardzo dziewczynom pogratulować, że bardzo poważnie do tego meczu podeszły, bo też można powiedzieć, że w dzisiejszym meczu graliśmy o, że tak powiem, o podtrzymanie w ogóle tego, że ta kroplówka cały czas tam u nas pyka, tak? I jesteśmy w stanie gdzieś tam się wydostać z tej strefy spadkowej, ale żeby to zrobić, no to nie jest jeden mecz, bo jedna jaskółka wiosny nie czyni, tylko to jest po prostu, za chwilę będzie mecz wyjazdowy, już po świętach, i jeżeli z tego wyjazdu przyszłego przywieziemy jakiekolwiek punkty, to naprawdę będzie można bardzo optymistycznie spojrzeć w przyszłość i walczyć do samego końca o to, żeby się z tej strefy spadkowej wydostać. Jeszcze raz tutaj chciałem dziewczynom pogratulować. Chciałem pogratulować i Oliwce, i Wiktorii Orłowskiej, która w końcu pokazała, że ma fajne predyspozycje, że może też indywidualnie fajną akcję zrobić i bramkę strzelić, co pokazała dzisiaj, ale przede wszystkim chciałem pogratulować całej naszej drużynie za zaangażowanie, za walkę, za ambicje. Nie spękały dziewczyny przed tak renomowanym rywalem i tak naprawdę jesteśmy dalej w grze i walczymy dalej tutaj o kolejne punkty w tej Ekstralidze. Trener gości powiedział, że no, to jest pewnego rodzaju niespodzianka, ale też mówił o swoim zespole, że nie spodziewali się, że tak ambitnie zagra zespół Hydrotraku, a takie było jedno znamienne, kiedy moja dziewczyna odbijała piłkę głową, nie wiadomo skąd znalazła się koło niej czarna i piłka odebrana. To znaczy, no na pewno ta motywacja na dzisiejszy mecz, no można powiedzieć, że tak jak trener powiedział, że była czarna, była biała, ale nasza motywacja była na ten mecz podwójna, tak więc były dwie czarne i jedna biała. I dlatego też te pojedynki w większości przypadków, można powiedzieć, pomimo że jednak warunki fizyczne były po stronie medyka, to jednak te pojedynki wygrywaliśmy. Ale to już mówię, to przyczyną było to, że ta motywacja na ten mecz u dziewczyn była bardzo wysoka. I mówię, tutaj nie jeden trener już powiedział, że u nas z nami się gra tutaj na naszym boisku niełatwo. Tak? Doświadczył tego teraz medyk Konin. A czekamy na następnych przeciwników z górnej półki. Za chwilkę będziemy grać z GKS-em Katowice i z Górnikiem Łęczna. Z chęcią ich tutaj przyjmiemy i zagramy z nimi też. Postaramy się zagrać naprawdę bardzo fajne mecze. Zapytamy jeszcze Oliwię. Oliwia, miałaś dzisiaj za przeciwniczkę naprawdę pod względem fizycznym bardzo, bardzo duże i solidne, że tak powiem, dziewczyny. A ty dawałaś sobie radę? No, robiłam wszystko, co w mojej mocy, tak naprawdę dałam się, uważam z siebie 100%. My jako drużyna od początku tak naprawdę nastawiliśmy się, że te trzy punkty są dzisiaj do wyciągnięcia i zrobiliśmy to, po prostu zdobyliśmy trzy punkty. Jestem zadowolony i jesteśmy gotowe na następny mecz, żeby zdobywać punkty. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.